Cześć Wam. Witajcie na kolejnej naszej wyprawie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie widoczny właśnie Kościół Wyznania Mariawickiego z początków minionego XX wieku. Ściślej z roku 1910. Robi wrażenie już na samym starcie od zewnątrz swoim ogromem i swoją konstrukcją. I tutaj widać, że niszczący czas sprawił, że jedna z wieżyczek się zawaliła. Zobaczymy, czy da się wejść od frontu. No, niestety nie. Musimy poszukać sobie wejścia z innej strony. Bardzo fajnie zarośnięte klimatyczne okienko. Tam u góry widzę jakaś płaskorzeźba jest w tym okręgu. Mamy drugie drzwi. Oby były dostępne. Jest. To co, kochani, zapraszamy do eksploracji. Języka angielskiego. O, słynne postacie widzę. Maria Skłodowska-Curie. O, tutaj mamy coś na tle religijnym oczywiście. No w końcu jesteśmy w kościele. Katechizm religii katolickiej. My jesteśmy w kościele mariawickim. Nie katolickim. Chociaż religia mariawitów bezpośrednio się właśnie wywodzi z rzymskiego katolicyzmu. Niemniej jednak no, dogmatycznie się dosyć mocno różnią w niektórych kluczowych kwestiach. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Na razie obejrzyjmy sobie tutejsze artefakty. To zupełnie nie wiem, co tu chodzi. Też pewnie coś na tle religijnym, na pewno. Teofanis. Teraz mi podpowiada, że to ma związek jakiś z teologią. Też w ogóle cała konstrukcja wewnętrzna robi ciekawe wrażenie, zwłaszcza te filary podtrzymujące sufit. Matki Bożej razem z Dzieciątkiem. O, tego nie zauważyłem wcześniej. To są jakieś zdjęcia, ale nie będziemy ich za mocno przybliżać. Tutaj już mamy samą Matkę Bożą. No jest chór, jest fajne prezbiterium, ale w dalszym ciągu nie ma ławek. Może kiedyś nam się uda trafić na kościół z ławkami opuszczony. To jest tak jakby tablica pamiątkowa z poprzybijanymi zdjęciami, być może wiernych. Co, udamy się teraz na chór, zobaczyć jak to wygląda z górnej perspektywy. Wygląda, jakby ktoś ciężki spadł na dół. Panie, no mnie to się przedstawia z góry, nie? Lepiej się tam nie będę zbliżał. Taki ładny rzut
z choralnej perspektywy, jak to mogło wyglądać kiedyś. Nie był bogato zdobiony, nie? Nie, jakoś specjalnie nie. Ogólnie aniołki, nie? Ogólnie Mariawici uchodzili raczej za skromniejszą grupę wyznaniową. Za bardzo się nie egzaltowali żadnymi kunsztownymi reliefami, innymi sztukateriami. Fajne strzeliste okna. No, gotek. No, na pewno, naprawdę o wiele lepiej zachowany kościół niż ten poprzedni ewangelicki, nie, Elmo? Tak. O wiele lepszy. Zdecydowanie. Tu już się zbliżać nie będziemy do tej dziury. A to proszę ja was. Są gliniane tomki. Pojęcie zielonego nie mamy, skąd się one tutaj wzięły. Być może są dziełem jakiegoś uzdolnionego wyznawcy mariawityzmu. Nie wykluczamy tego. No ale kurczę, teraz jak się tak przyjrzeć, cała wioska z tego wychodzi. I dobrze, Redzi, że zwróciłeś na to uwagę, on sam na to nie wpadł. Naprawdę, dzisiaj jestem trochę bardziej przymulony niż zawsze. No, ty, super sprawa, dobre. Cały czas myślałem, że to są cegły. No ja tak samo. Nie zwróciłem uwagi, że to są domki. Też. W ogóle jak ja na zdjęciach patrzyłem z innych urbexowych, które tutaj były, to wydawało mi się, że to też jakieś cegły leżą czy coś. A tu zobacz. Dobre, dobre. Podoba mi się. Proszę, cała wioska w kościele. Przybliżymy wam teraz, kochani, w ogóle kim było wyznanie Mariawitów. Otóż było ono odłamem chrześcijaństwa. Z końcówki XIX wieku ściślej założyła je siostra Maria Franciszka. Właściwie jej nazwisko to Feliksa Kozłowska w 1893 roku. Teraz idziemy tutaj. Na górze nie, ale w tym pomieszczeniu już tak. Początkowo był to ruch wewnątrz kościoła rzymskokatolickiego, jednak nie spotkał się on z przychylnością władz watykańskich i w roku 1906 ruch mariawicki został oficjalnie odłączony od łona kościelnego. Natomiast ten kościół powstał 4 lata później, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, w roku 1910. Taka jeszcze mała wzmianka odnośnie samego słowa Mariawita, co ono oznacza. Otóż pochodzi ono z łaciny, a brzmi mniej więcej Maria vitam imitantus, czyli naśladujący życie Maryi. Ogólnie Mariawici uchodzili za ludzi skromnych, dobrej woli, prowadzili szkoły, żłobki, udzielali się bardzo społecznie, za co byli chwaleni właśnie przez lokalną ludność, jeżeli się pojawili w okolicy. Do roku 1935 kościół mariawicki stanowił monolit, ale już właśnie w tym roku nastąpił rozłam i ten obiekt, który teraz zwiedzamy, kościół, został przejęty z kościoła jeszcze wtedy starokatolickiego Mariawitów przez kościół katolicki Mariawitów, czyli kościół schizmatyczny. Po II wojnie światowej kościół co prawda jeszcze przez jakiś czas pełnił swoją funkcję, ale niestety z roku na rok wiernych coraz to bardziej ubywało. Aż do lat 70., kiedy całokształt został przekazany skarbowi państwa i
taka ciekawostka jeszcze właśnie w tym temacie, że na obecną chwilę kościół w dalszym ciągu jest parafią składającą się z aż dwóch wiernych z małżeństwa, które być może gdzieś tutaj w okolicy pomieszkuje. No ale niestety nikt o to za bardzo nie dba. Ani parafie kościołów rzymskokatolickich, ani nawet mariawickich. No i przede wszystkim taki paradoks. W roku 1985 prawdopodobnie cały obiekt był w miarę wyremontowany. Pomyślcie sobie, komuna wyremontowała kościół, a teraz, gdy panuje większa swoboda religijna, no niestety nikt się tym obiektem, tym bardziej, że jest zabytkowy, za bardzo nie interesuje. I na Wikipedii można było przeczytać, że kościół jest zadbany i uporządkowany. Ale sami zresztą zauważyliście, że z tym porządkiem i z tym odnawianiem niestety to nie jest do końca prawda. No cóż, kochani, będziemy się powoli żegnać z tym miejscem. Jak zawsze mamy nadzieję, że podobał wam się nasz odcinek, że poczuliście klimat tego otoczenia i zapraszamy was do kolejnych odcinków. My już uciekamy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy was i do następnego.